Ciemanko z tej strony Dawid Klonmeister Laskowski, a razem ze mną wieloletni polski wysłannik na hiszpańskiej ziemi i nowy nabytek Mad Lions, który już za niedługo zadebiutuje w LEC. Bartłomiej Freskowy przewoźnik, a może raczej Bartolomeo Fresquito Transportador. <grych> Cześć Ciemanko, wszystkim. Ciemanko. I właśnie tak na początek w ogóle zapytam od, od razu o to, o co chodzi w ogóle z tą hiszpańską flagą przy, przy Niku i tym zmienionym właśnie pseudonimie u ciebie w ogłoszeniach. No to bardziej taki mam się rozwoju w Hiszpanii, tutaj bardzo mnie, mówię, przyjęli, przyjęli hiszpańskie community przez ostatnie lata, dlatego bardziej sobie memuję, że już w połowie jakby jestem jednym z nich i tak dalej, wiadomo, że jakieś tam duolingo ciągle robię, jakiś tam słówek się uczę, w przyszłości tam bardziej bym chciał hiszpańskiego się też poduczyć, dlatego po prostu memujemy sobie, nie? Ja właśnie tak myślałem, że to jest taki mem, ale szczerze widziałem kilka faktycznie komentarzy od polskiej społeczności, gdzie byli wręcz oburzeni tym, że koło twojego niku widnieje hiszpańska flaga. No, myślę, że, że idzie to już tak bardzo w tą hiszpańską stronę. Ten moment, aż, aż, aż za bardzo momentami, ale też jakieś plany były, żeby może rename zrobić jakiś w przyszłości na Fresquito i tak dalej, bo bardzo hiszpańskie community jestem też podjarane. Też myślałem ogólnie, żeby swój nick jakoś bardziej zmienić, no bo Freskowy jednak jest bardzo mocno polskie i też ciężkość to komentatorom po prostu wymawia i tak dalej. Dlatego myślałem, żeby coś po prostu bardziej ogólnego, nawet coś jako fresko i tak dalej, coś w tym stylu. Jasne. Bartek, jak to jest w ogóle dostać się do Leca, no bo mimo wszystko trochę spędziłeś w tej hiszpańskiej lidze, ale w końcu się udało. No, czuję, że taki ciężar troszkę spadł ze mnie po tylu latach, bo no nie ukrywam, że było dużo zwątpiewania w siebie przez ostatnie lata, szczególnie jeśli przez dłuższy czas się nic nie wygrywało. Dopiero w zeszłym roku pierwsze z jakichś swoich trofeum wygrałem i to dwukrotnie, dlatego pierwszy raz jakby byłem tak zadowolony z siebie, że w końcu coś się udało osiągnąć w tym esporcie, dlatego no po prostu duży ciężar za mnie spadł, w końcu się udało tutaj dostać i, i na pewno tutaj też nie przychodzę do LC bez oczekiwań, jako ruki i tak dalej, na pewno chcę udowodnić wielu ludziom, na Pamię co mam nie stać. Jasne, pamiętam w ogóle też, że w ostatnim wywiadzie wspominałeś o tym, że jeśli dobrze pr przepracujesz lato, to widzimy się w lecu za, za Split, no i w sumie to niezły z ciebie wizjoner, no bo przewidziałeś to. <śledzianie> No ja, ja, ja wierzę, że raczej rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Dużo, wiem, że dużo pracy włożyłem przez wszystkie te lata, mimo wszystko, że nawet mi nie wychodziło, to cały czas jakby starałem się wszystko sfiksować, yy, jeśli chodzi o mój mental, o mój gameplay i tak dalej, więc wydaje mi się, że w końcu się popłaciło, szczególnie, że mówię, w zeszłym roku w końcu wyniki też dowiozły, dlatego, dlatego bardzo się cieszę. A tak osobiście poziomem czujesz, że jesteś gotowy na grę w LEC? Tak, myślę, że na pewno. W zeszłym roku graliśmy sporo na, na LCTamy też. Myślę, że raz, dwa razy w tygodniu. I to na te topowe organizacje G2 Alliance, Fnatic i tak dalej i wydaje mi się, że nie odstawałem bardzo podziałem już wtedy. Teraz mam okazję grać codziennie na LEC Teamy, dlatego widzę, że nie odstaję bardzo dużo. Na pewno muszę dużo, dużo jeszcze się nauczyć, dużo rzeczy polepszyć i tak dalej, ale wydaje mi się, że już w tym spicie mogę być jednym z topowych Midlinerów. Wydaje mi się, że poziom nie jest aż tak wysoki. Jak ludzie też myślą, pomiędzy IRL a LEC wydaje mi się, że ta granica też się bardzo zbliża. Dlatego myślę, że na pewno do końca roku, jeżeli dobrze przepracuję ten rok, będę jednym z topowych, jeśli nie najlepszym milionerem w Europie. Dużo też osób czekało w końcu na to, aż zagrasz w LEC, zwłaszcza po ostatnich dobrych rezultatach w poprzednim roku. I oczekiwania kibiców ciebie motywują, czy może czujesz taką presję mimo wszystko? Nie, raczej mnie to motywuje, nie, się sobie sprawę, że jest presja i ja tego nie neguję, dlatego ja sam na, na siebie narzucam bardzo, bardzo dużo presji. Tak jak mówiłem już wcześniej, nie wchodzę do LEC jako ruki i nie traktuję tego pierwszego splitu o zobaczymy jak będzie. To jest mój pierwszy split, zobaczymy, nie mam oczekiwań, będzie co będzie, tylko raczej wchodzimy tutaj, że od pierwszego splitu chcemy wygrać. Mamy duże oczekiwania wobec siebie jako gracze, jako jeśli nasz coaching staw nas bardzo mocno pcha do przodu. Od samego początku celem jest wygrać, dostać się na Worlds, w przyszłości wygrać Worlds, dlatego mamy bardzo duże cele i gole, wszyscy mamy taki sam mindset, mamy bardzo utalentowany roster, dlatego wierzę, że jeżeli tylko włożymy codziennie godziny pracy poza grą, w grze i tak dalej, wydaje mi się, że mamy wszystko co, co potrzeba, żeby osiągnąć duży sukces. Tak przechodząc już też bardziej szczegółowo do drużyny. jak ty w ogóle się odnajdujesz w grze z czterema Hiszpanami w składzie? No jestem przyzwyczajony do Hiszpanów na pewno przez te trzy lata, cały czas gdzieś tam przewijało, przewijało się wokół mnie dużo hiszpańskich ludzi, dlatego nie przeszkadza mi to. W grze komunikujemy się oczywiście po angielsku, poza grą wiadomo, że tam są momenty, kiedy jakby oni gadają między sobie, między sobą po hiszpańsku, ale raczej też mamy dużo zasad drużynowych, na przykład kiedy ja jestem z nimi, no to wiadomo, każdy przełącza się na, na angielski, żeby też wiadomo, każdy się czuł jak u siebie, bo nie miałoby to sensu, gdyby ciągle oni wszyscy gadali po hiszpańsku, a ja bym udawał, że wszystko jest ok. Bo wiadomo, też bym się czuł jakby nie należąc do drużyny trochę. Dlatego jestem przyzwyczajony, nie przeszkadza mi to, szczególnie są to osoby, które znam i lubię. Mają te same gole, co ja, te same cele. Z moim trenerem jestem obecnie czwarty rok z rzędu, co też mi się wydaje, że jest bardzo rzadkie we sporcie, tak samo z SUPą. Jest to mój czwarty rok z nim. Dlatego bardzo się cieszę, że też z nimi. Doszedłem do tego leca, bo wiem, jakie oni mają ambicje, jakie mają cele, jakimi są osobami. Dlatego chcę się z takimi osobami trzymać, bo wiem, że mamy podobne wizje i cele. Właśnie jak zobaczyłem to, że będziesz grał z czterema Hiszpanami w drużynie, to od razu mi przyszło do głowy, że może się pojawić taki element mały alienacji, że tak powiem, bo często też się słyszy o tym, że na przykład jak są Koreańczycy w drużynie, na przykład mhm. dwóch albo Koreańczyk plus trener, to często jest tak, że właśnie oni gdzieś tam między sobą gadają, później reszta drużyny się tak. Trochę, trochę jest taki podział. U ciebie, u, u, ciebie, u was w Madlając na razie tego nie czuć, tak? Nie, też nasz asystent. Asystent trenera jest też w Francji, dlatego no, jest z nas dwóch obcokrajowców, powiedzmy, którzy nie są z Hiszpanii. E, dlatego cały czas review, czy poza grom i tak dalej, jeżeli my jesteśmy wokół nich, to cały czas gadamy po angielsku. Wiadomo, jeśli tam oni są między sobą, no to wiadomo, nie będą gadać po angielsku, ale jeżeli jesteśmy wokół nich cały czas, no to zawsze jest angielski, dlatego nie ma problemu z tym. A przyjmując taką hipote czy hipotetyczną czysto sytuację, dajmy na to, że no nie idzie Wam najlepiej w przyszłym splicie, w przyszłym, w przyszłym sezonie. Nie obawiasz się, że właśnie przez to, że jako jedyny nie jesteś z Hiszpanii, to będziesz takim pierwszym elementem do odstrzału? Zdaję sobie z tego sprawę. Szczególnie też wydaje mi się, że community bardzo mocno się może na mnie rzucić, jeżeli cokolwiek pójdzie źle w drużynie. Wydaje mi się, że będę tankował bardzo mocno cały Blame, jeżeli nie będziesz szło dobrze naszej drużynie. No bo wiadomo, nie będą, jakby hiszpańskie community nie będzie pierwsze wtejmowało swoich jakby graczy z Hiszpanii, tylko raczej mnie. Ale nie przeszkadza mi to tak szczerze. Jakby nie mam problemu, żeby przyjąć Blame nawet na siebie. Nie mam z tym problemu, ja się bardzo mocno też pcham do przodu i bardzo jestem, kurczę, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale hard on myself, po prostu wiem, bardzo mocno siebie pcham do przodu, jeżeli coś idzie źle, to zdaję sobie z tego sprawy, nie, nie mam ego i tak dalej, widzę też jak, jak gram i tak dalej, dlatego nie mam problemu, żeby przytankować cały Flem i tak dalej, wiem, że sobie z tym poradzę. Chciałem też wspomnieć o tych, tych tierlistach, które się pojawiają, mimo wszystko drużyn, które biorą udział w LEC. No i nie ma co ukrywać, że mimo wszystko Mad jest dość nisko, nisko stawiane. Co ty w ogóle o tym myślisz? Mnie to bardzo motywuje, że ludzie bardzo mocno nas underrate'ują. Jest to dla mnie darmowa motywacja, tak szczerze. Um, bardzo, 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 bardzo mnie to motywuje, tak szczerze, bo wydaje mi się, że ludzie nie znają poziomu dokładnie w lecu, nie znają też nas dokładnie. Wydaje mi się, że sporo ludzi, którzy robi te tier listy bo ocenia, też nie oglądało większości naszych gier w zeszłym roku, nie wiedzą jaki mamy poziom i tak dalej. Wydaje mi się, że zaskoczymy bardzo mocno. Nie wiem, czy już od razu w pierwszym splicie, oczywiście to jest cel, ale zobaczymy jak pójdzie. Dlatego wydaje mi się, że po prostu ludzie nas bardzo, bardzo mocno underwejtują. Wydaje mi się, że poziom w lecu nie jest aż tak wysoki. Na pewno G2 jest topowe, ale jeśli chodzi o inne drużyny, wydaje mi się, że poziom jest bardzo mieszany, wydaje mi się, że jest bardzo podobny, dlatego wydaje mi się, że nie będzie żadnej przepaści. W ostatnich dniach w ogóle też w środowisku twoim najbliższym doszło do fuzji w ogóle organizacji to w ogóle trzech w jedną. Bo Mad Lions połączyło się z KOI i z Movistar Star Rider, czyli w ogóle z swoją poprzednią organizacją. Czy to w ogóle jakkolwiek już wpłynęło na ciebie i ogólnie na zawodników na drużynę? Czy albo jak czujesz, że to wpłynie w najbliższym czasie ewentualnie? Szczerze nie mam pojęcia, bo sami też eksperymentujemy. Wszystko jakby działo się super szybko, w tym off-sezonie. Też nie wiedzieliśmy, czy to się w końcu stanie, to połączenie. Kiedy to do tego nadejdzie? Tak samo z ogłoszeniami dowiadujemy się info bardzo. Szybko przed tym, kiedy to się stanie, tak samo z ogłoszeniami i tak dalej, jest duży jeszcze bałagan. Jeśli chodzi o to, bo wiadomo, no, trzy organizacje połączone w jedną jest to duży wyczyn. Już nie mówię, że dwie organizacje połączone w jedną to jest duży wyczyn, co dopiero trzy. Dlatego nie wiem, jak to jeszcze wpłynie na nas. Na razie jest dużo rzeczy jeszcze w procesie, które jeszcze nie zostały dogadane do końca. Wiadomo, jest tam jakieś podstawa na razie dogadana i tak dalej, więc nie mam pojęcia szczerze. Zobaczymy, jak, jak wyjdzie w praniu. Jasne, to już tak na sam koniec, bo kończy nam się w sumie czas antenowy. Hmm. Jaką masz wiadomość do przekazania polskiej społeczności, bo mimo wszystko no, sam też wspominałeś o tym, że nie masz za bardzo z nią kontaktu bardziej teraz, mimo wszystko jesteś związany z tą hiszpańską, no też nie ma co się dziwić. Hmm. Community hiszpańskie bardzo mocno się angażuje, plus no, to też bardzo długo grałeś w Hiszpanii, ale jakbyś tak miał przekazać coś, czym byś mógł zachęcić jednak polską społeczność do oglądania ciebie i twoich występów, Felisji. Hmm. Na pewno będę wdzięczny każdemu, kto będzie mnie w jakimś stopniu suportował w przyszłym w tym roku w sumie. Na pewno czy mogę zachęcić, to bardzo wydaje mi się, że nasze gry będą fan to watch, przez to, że mam dużo dziwnych postaci, którymi gram, tak samo jak cała nasza drużyna, wydaje mi się, że będziemy flexować dużo dziwnych rzeczy, nie będziemy się bać time'ować postaci na stage'u i tak dalej, więc wydaje mi się, że dla zwykłego widza będzie to super fan to watch, dlatego mam nadzieję, że będą ludzie mi kibicować i mam nadzieję, że dam trochę radości polskim kibicom i że uda się wygrać. Super. Ja bardzo też ci osobiście kibicuję. Bardzo fajnie, że mamy kolejnego Polaka Felisi, który będzie się mógł pokazać, zadebiutować i właśnie te swoje piki, o których wspomniałeś pokazać takiej szerszej też społeczności i, i widzą po prostu. Bardzo Ci dziękuję za wywiad i powodzenia. Dzięki bardzo, do usłyszenia.